Cześć, tu Daniel z kanału To Wszystko Wina Elfów. Dzisiaj unboxing dobrodziejstw, jakie można było zdobyć na zbiórce na grę fabularną Smoczy Jeźdźcy. Większość z tych rzeczy jest też do kupienia teraz w sklepach, w sprzedaży detalicznej, ponieważ podręcznik miał już swoją premierę. Jest to materiał sponsorowany, jesteśmy patronami zbiórki całego projektu i otrzymałem od wydawnictwa Lans Macabre LM Publishing właśnie podręcznik Smoczy Jeźdźcy, kosteczki, znaczniki, karty, teczkę z postaciami, drugą teczkę, ekran i dwa mini dodatki. Także jest to materiał sponsorowany i zawiera lokowanie produktu. Zaczniemy. Jeszcze jedna uwaga. Proszę się nie śmiać z plasterka kucykowego, które wybrała mi moja córka. Dobra, to mam na wierzchu ekran, więc zaczniemy od ekranu. Pokażę piękną ilustrację. Tak, mamy ładne przejścia między ilustracjami. Tu mamy jedną, drugą taką dużą na dwa panele tego ekranu. I jeszcze trzecią. Jest to dość wysoki ekran i dość duży. Zobaczymy sobie jego zawartość dla mistrzyni, mistrza gry. Mamy tutaj podstawową mechanikę rzutu kością, cechy, umiejętności, rzuty na więź, forsowanie, punkty rozmachu, przykładowi przeciwnicy, o, bardzo przydatne. Pozycja negocjacyjna, czyli mamy tu konflikty społeczne, co można zrobić z nadmiarowymi sukcesami. Przykładowi Smoczy Jeźdźcy, też bardzo ciekawe. Skrót zasad walki, wezwania i zagrożenia, obrażenia, manewr skrzydła, magia kryształów, magiczne artefakty. No, bardzo dużo informacji. Dobrze poukładane. No, jedyne co, to tu mi coś wyskoczyło. Ale tak poza tym to bardzo dobra jakość. Myślę, że po prostu wystarczyło przejechać palcem, dokleić i już nie widać. To też jest może dlatego, że w pewnym miejscu musi to być grubiej złożone, bo ten panel ma aż 4. Zazwyczaj ekrany są 3-panelowe. Także ekran, wydaje się, zawiera wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia. Przydatna rzecz. Następnie, to chyba było jedynie dla wspierających. Ładna teczka z gotowymi postaciami. Tutaj mam też poziom tej postaci, jej opis, historia, karta postaci. I mamy całkiem sporo tych gotowych postaci. O, z kilkanaście na oko, co najmniej, no, więc bardzo dużo. Można wziąć na konwent i od razu brać i grać. O, dalej są gotowe postacie. I puste karty postaci. Ładna, schludna. Nawet na mój subiektywny gust, jedna z ładniejszych kart postaci, jeśli chodzi o Year Zero Engine. I bardzo zgrabna, jednostronnicowa, więc to jest na plus, bo są systemy, gdzie nie można mówić o karcie postaci, tylko bardziej jakieś książeczce postaci. O, to są jeszcze ładniejsze, zdobione. No i to też są jednostronne. Pozytywnie. Dwa rodzaje kart postaci. Z tego co wiem, też miało być w
wsparcie dla wirtualnych stołów, jak też i karta modyfikowalna, wiecie, taka cyfrowa. Jeśli ktoś nie lubi kreślić po swojej karcie ołówkiem, mamy karty inicjatywy. Typowa rzecz dla Year Zero Engine. Tak. O, nawet powyżej 10. I mamy karty manewrów. Skróty zasad. Też przydatna rzecz. Fajna rzecz. Ładne karty. Mamy zestawy kostek. K6. Zamiast szóstki mamy symbol gry smoczyjscy. To jest ładne. Bardzo dobra jakość. Kontrast jest dobry. I z tego co wiem, kostki robił Key Workshop. Także znana firma. Jakość zawsze mają dobrą. Przynajmniej ja nigdy nie miałem od nich kości, którym coś by brakowało. I mamy K8, które mają jedynkę taką bez okręgu, a całą resztę jakby otoczoną smoczym ogonem. No, czytelne są. Ładne, czytelne. Mamy też znaczniki. One nie są drewniane. To bez jakiś plastik albo akrylowe są. Przepraszam, że się tak rozrzucam. Będę szanował i zaraz pozbieram. Są dwa rodzaje. Jedne to jest symbol diady, czyli połączenie między jeźdźcem a smokiem. I znów te ładne smocze S. Podręcznik w wersji deluxe. To jest mój prywatny, który po prostu go kupiłem wspierając zbiórkę. I on chyba jest skórzany. Aż mi szkoda go wypakowywać. Ma ładny symbol diady. No, chyba go póki co zostawię w folii, będę korzystał z tego. I mamy tak. Tutaj Lance Macabre Publishing, Year Zero Engine. I rozpakujemy. Twarda oprawa. Papier jest kredowy na moje oko. Jest chyba zarówno szyty, jak i klejony. Wygląda na solidną robotę. Autorzy. O, ładny spis treści. Tu już na przykład widziałem w obcym, że mamy obrazek na początku każdego rozdziału. Stron jest 250. Ładnie ilustrowane. Dobry, czytelny layout, taki dwukolumnowy. Niektóre rzeczy są w ramkach. O, fajnie rozpisana karta postaci. Są i ilustracje na całe dwie strony. To kolorystycznie trochę mi przypomina podręcznik do jedynego pierścienia. Właśnie niektóre
grafiki są jakby takie ryciny, szkice, a niektóre są takie pełnokolorowe. Ciekawie, czy jest indeks na końcu. Jest indeks. Pięknie. No ja też lubię, jak na samym końcu jest karta postaci. Jest. Nie tylko karta postaci, karta prowincji, karta regionu i sponsorzy, w tym my. To wszystko wina elfów. I to jeszcze nie jest wszystko. Mamy łuska i kryształ. To jest zbiór scenariuszy. Nie będę wam spoilerował, ale widzicie, są tu 4 scenariusze. I to dość rozbudowane, bo po kilkanaście stron każdy. Razem to ma stron, już wam powiem, ponad 50. I mamy dodatkowe zewnętrzne prowincje. No i mamy tutaj autorów. Dość znane osobistości z naszego fandomu i również na prawie 50 stron. Także też pięknie zdobione grafikami, layout jak w podręczniku. To tyle. Myślę, że dało wam to mniej więcej ogląd, jak wygląda gra. I spodziewajcie się jeszcze jakichś materiałów o Smoczych Jeźdźcach. Dziękuję za waszą uwagę. Do usłyszenia. Cześć.